Chodźcie. Chodź. Chodź. Lecą na dół. Wszyscy lecą na dół. Ach. Cześć. Tak, tak, tak. Ile zwierza się tu kłębi. Tylko Rafinka nie wiadomo gdzie. A jednak tutaj Rafineczka. Wszyscy są. Wszyscy. Wszyscy. A. No zaraz, moment. Kotki chcą jeść. O, patrzcie. No, dzisiaj było tak, że kotki wszystko zjadły, co miały. I rano były głodne. Ojejku, co ty masz na oku? Nawet na oku masz jedzonko? No i nasz, słuchajcie, pufek wcina. Elegancko. Kropelkami oczko ma zakropione. Teraz jeszcze niestety drugimi, które są piekące. Ja to przeżywam. Bardzo. Jak to będzie, bo on się po prostu do mnie zrazi. No ale zaraz zobaczymy. Betomunę koteczkowi dajemy. Proszę bardzo. No, lisz ładnie, lisz. Tak jest. Tak jest. No. Pięknie. Bardzo ładnie. O, będziesz zdrowiutki. Będziesz miał siłę. Tak? Pokaż, jak ty dzisiaj wyglądasz. Jak ładnie. Wiesz co? O, tak zrobimy. Tak zrobimy, kochanie. Jak ładnie łapeczki kotek ci ma. Głodny jest na pewno. Także zamieniamy tutaj w kamerce kierunek i dajemy koteczka do dziupelki. Można całować, tak. Chociaż nowej rodzince bym nie radziła na początku, bo to jest jednak dzika bestia. Prawda? Dzika bestia z rodu szmatkowatych. To jest też nauka. To, że ja tak robię, to jest też dla nich nauka, że się nic nie dzieje, jak człowiek ćmoka. No i teraz relaksujemy się wszyscy przy odgłosach podwójnego mlaskania. Dobra, pufek, najadłeś się. Wiecie co, że powiem wam jeszcze, że ten oto pufciu robi się pięknie czarny. Bo on jak tutaj przyszedł, to był taki brązowawy, co jest charakterystyczne dla kotów zarobaczonych, działkowych. Często się mówi, że czekoladowy, nie czarny, a to po prostu wynika z tego, że kotek ma robali pełno. Jest wyniszczony. Patrzy na kolegę, który gdzieś tam sobie chodzi. Pufek bardzo sobie lubi pochodzić. No i teraz relaksujemy się wszyscy przy odgłosach podwójnego mlaskania. Dobra, pufek, najadłeś się. Wiecie co, że powiem wam jeszcze, że ten oto pufciu robi się pięknie czarny. Bo on jak tutaj przyszedł, to był taki brązowawy, co jest charakterystyczne dla kotów zarobaczonych, działkowych. Często się mówi, że czekoladowy, nie czarny, a to po prostu wynika z tego, że kotek ma robali pełno. Jest wyniszczony. Patrzy na kolegę, który gdzieś tam sobie chodzi. Pufek bardzo sobie lubi pochodzić. To teraz trzymajcie mocno kciuki, bo muszę Niuńkowi zrobić trochę krzywdy. Pierwszy raz będzie miał te kropelki, co pieką. Zastanawiam się, czy mocno zareaguje, czy nie. Najpierw muszę mu umyć pod oczkami. Tak. O. To jest spoko, prawda? Bo to jest tylko mycie watką. To nic złego się nie dzieje. Przy okazji umyjemy
też pyszczek dalszą część, bo żeś się tak wysmarował w tym jedzonku, jak po prostu ciapa. No i co, kochanie, co ja mam zrobić, żeby tobie jakoś to ułatwić? Chyba nie mam co zrobić, nie? Mogę tylko cię troszeczkę teraz, tak? Po brzuszku. Oj, jaki śliczny kotek. No, on ma taką właśnie, taką manierę. Wyginacz, akrobata, cyrkowiec. Tak? O, proszę, jaki cyrkowiec. Za brzuszek oddam Krzyśku, prawda? Nie wiem, wybaczysz mi? Może nie będzie tak źle. Ja będę cię mocno, mocno drapać za uszkami. Mocno, mocno. Dobrze, kochanie? Jaki ty masz piękny ten pychol. Czekaj, czekaj. Ja wiem, że ty byś się chciał teraz tutaj wyginać, ale zrobimy tak. Odkręcamy te cholerne kropelki. Bierzemy drugi kocyk, żeby ci łapki, wiesz, troszkę przykryć, bo nie chciałabym dostać łapką. Wiem, wiem. A zaraz będę cię potem drapać za uszkami. O Boże, uwaga. Raz, dwa, ok. No i drapiemy, 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 otwieramy oczka, drapiemy pychol. No nie jest tak wcale tragicznie. Drapiemy, gardziołko, drapiemy, tutaj, tutaj, tak. Odwracamy uwagę, odwracamy uwagę. I nie jest wcale tak źle, troszkę tam piecze, tak? Nie bój się, nie bój, jeszcze podrapiemy, podrapiemy. Tak jest, o, mocno, mocno, mocno. To jest też dobra metoda, a kotek dostaje zastrzyk. Tam dostaje zastrzyk, a tutaj go drapiemy za uszkami, drapiemy, odwracamy uwagę. Odwracamy uwagę, koteczka. Grzeczny, piękny kot, śliczny, jeszcze brzuszek zrobimy. No, jestem z ciebie dumna, kochanie, wiesz? Wytrzemy oczko. Ślicznie. Brawo, jest szansa dla ciebie. Jest szansa złapać szympansa. Tak jest. Tak jest. Dobry, śliczny kot. Dobry, śliczny kot. Taki kochany. Nie było tak źle, prawda? Nie było. Ja myślałam, że to będą od razu ucieczki. A to jest całkiem nieźle. Nasza metoda zadziałała, tak? Dobrze, robimy pa, pa, pa. Przesyłamy całusów 102. O, a tam sobie wcina dzięciołek. Dzięciołek wcina i wcina, wiesz? Tak. Ty wygibusie, ty. Ty wygibusie słodki. Śliczny kotek. Idź jeszcze sobie troszkę na okienko. No idź. Hop.